Miasto Rondo w Jaworznie już wkrótce będzie nosiło imię Marii Lecha Kaczyńskich. Taką decyzję podjęli radni podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie, poparli ją zarówno radni prezydenccy, jak i opozycja. To bez wątpienia cieszy, szczególnie, że pojawiły się komentarze dosyć takie niewybredne zarówno w stosunku do wnioskodawców, jak i do samej postaci profesora Lecha Kaczyńskiego. Jestem z tym zbudowany, jestem tą uchwałą zadowolony. Pomysłodawcą nazwania ronda imieniem Marii Lecha Kaczyńskich jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Starzycki. Pomysł wzbudził duże kontrowersje wśród internautów. Nie dla Kaczyńskich i nie żadnego ronda Kaczyńskich. To jedne z łagodniejszych wypowiedzi. Jeżeli chodzi o sympatie polityczne czy w stosunku do osób, to tak było, jest i będzie, że nie każdemu się wszystko podoba. No niestety fajnie by było, gdyby wszyscy ludzie byli jednomyślni, kochali wszystkich. No to chyba nie będzie w tym czasie, tylko w wieczności. Zdaniem byłego radnego w Jaworznie, obecnie działacza SLD Wacława Chuckiewicza, postać Lecha Kaczyńskiego nie ma bezpośredniego związku z miastem. Uważam, że Jaworzno jest dużym miastem i ma w swoim dorobku bohaterów, którymi można nazwać przestrzeń publiczną. Wkrótce na rondzie zostanie zainstalowana tabliczka upamiętniająca parę prezydencką.